Trwająca tu Twitteria z wojna na Ukrainie wydaje się dla wielu z nas wojną szaleńca, wojną człowieka, któremu pomieszały się wydarzenia rzeczywiste i realne, który rozpoczął tę wojnę w nadziei osiągnięcia sukcesów, które są niemożliwe do osiągnięcia. Faktycznie walczą dwa kraje, które były sobie bardzo bliskie, jeszcze niedawno stanowiły część. Jednego kraju, jednego imperium, przy czym jeden z tych krajów był centrum tego imperium, a drugi był podbitą prowincją tego imperium. Nie wolno o tym zapominać. Jednocześnie jednak po upadku Związku Radzieckiego Rosja i Ukraina pozostawały sobie bardzo bliskie gospodarczo i kulturowo. Ci ludzie ze sobą handlowali, jeździli do siebie nawzajem do pracy, słuchali. Nawzajem swojej muzyki i śmiali się ze swoich nawzajem kabaretów, filmów komediowych. Tak, w części z tych kabaretów, popularnych w Rosji, występował dzisiejszy ukraiński prezydent. To były kraje bardzo bliskie, które teraz toczą ze sobą wojnę, której agresor nie jest w stanie wygrać, nie jest w stanie na niej zyskać w wymiarze politycznym, gospodarczym. Geostrategicznym, jakbyśmy sobie tego nie chcieli nazwać, Rosja wyjdzie z tej wojny przegrana. Dodatkowo retoryka, którą się tę wojnę tłumaczy, rosyjska retoryka, pełna jest półprawd, nieprawdziwych ocen i zupełnych brutalnych, bezczelnych kłamstw. Do tych bezczelnych kłamstw można według mnie zaliczyć na przykład twierdzenie o nazistowskim reżimie w Kijowie. Do tych półprawd można zaliczyć na przykład te twierdzenia o tym, jak Zachód psuł świat różnymi interwencjami zbrojnymi. Tutaj faktycznie sytuacja jest wieloznaczna, i część z tego typu operacji, jak operacja w Afganistanie czy Iraku, faktycznie miała wiele negatywnych konsekwencji dla świata. Niemniej jednak w tym całym, mówmy wprost, szaleństwie tej wojny, bo szczerze uważam, że ta wojna jest szaleństwem, jest pewien rdzeń ideologiczny, który dość dobrze i wyraźnie da się zaobserwować w wypowiedziach najważniejszych ludzi w Federacji Rosyjskiej. Skupimy się tutaj na dwóch ludziach, samym Władimirze Putinie i dodamy do niego Nikolaja Platonowicza Patruszewa. Tutaj mamy, niech on sobie gada, to jest przemówienie Władimira Putina z 6 rano, 24 lutego, tutaj jest podpisane 2022 roku. Faktycznie jest to to pierwsze, najważniejsze przemówienie tej wojny, które. Nastąpiło, zostało wygłoszone tuż po rozpoczęciu faktycznych działań wojennych. Przypomnijmy, tam spadły rakiety, a wojna nie została wypowiedziana. Co ten człowiek tutaj mówił? Jest dobrze wiadomym, że na przestrzeni 30 lat wielokrotnie, cierpliwie i mm, intensywnie próbowaliśmy dogadać się z liderami NATO tu jest wiedusie strany, czyli wiodące kraje NATO, o regułach równej i niepodzielnej, równego i niepodzielnego bezpieczeństwa w Europie. W odpowiedzi na nasze propozycje bezustannie spotykaliśmy się albo z cynicznym oszustwem i kłamstwem, albo z próbami nacisku i szantażu. A Sojusz Północnoatlantycki tymczasem nie patrząc na wszystkie nasze protesty i zmartwienia, stale się rozszerza. Wojenna maszyna e, rusza się i, powtarzam, zbliża się do naszej granicy w Platnuju, czyli tak, no bardzo ciasno. I tutaj warto zweryfikować od razu, bo mówiłem o półprawdach i faktycznie warto. Powiedzieć, sprawdzam Władimirowi Putinowi przy okazji, choć to nie jest główny temat, jak wygląda to ciągłe rozszerzanie się NATO do granic z Federacją Rosyjską. Tutaj mamy rozszerzenia NATO ogólnie w historii i Polska wstąpiła do NATO tutaj razem na przykład z Czechami i Węgrami w 1999 roku, jeszcze przed objęciem przez Putina władzy. Tu faktycznie możemy mówić o zbliżaniu się do granic Federacji Rosyjskiej, bo Polska posiada granicę z Kaliningradem. Później do NATO dołączyły państwa bałtyckie, Litwa w 2004, jeśli dobrze pamiętam. I tu faktycznie możemy znowu mówić o granicach z Federacją Rosyjską. I w zasadzie na tym koniec. Tutaj jeszcze później pojawiły się kolejne niewielkie bałkańskie zdobycze terytorialne NATO, możemy tak to określić. Oczywiście pojawiły się jakieś rozmowy na temat dołączenia Ukrainy i Gruzji do NATO, niemniej jednak, w wyniku różnych działań Federacji Rosyjskiej, działań agenturalnych na Ukrainie, działań wojennych w Gruzji i na Ukrainie, ta, ten proces, to rozszerzenie został zatrzymany. W tej chwili Ukraina i Gruzja cały czas starają się i, i dostrzegamy próby mm, i jakąś wolę polityczną, nie posiadającą też stuprocentowego poparcia w środowiskach politycznych obu krajów, ale jednak jakąś wolę wyraźną w przypadku Ukrainy dołączenia do NATO. Niemniej jednak to nie nastąpiło. Czyli przez te 30 lat, o których mówi Władimir Putin, okrążanie Rosji przez NATO polega na pojawieniu się granicy z Łotwą i Estonią tutaj i granicy z okręgiem kaliningradzkim tutaj. To jest okrążenie Rosji przez NATO, które tak boli Władimira Putina. Tak. Tutaj w tym przemówieniu Władimir Putin także wyjaśnia nam, co stało się przyczyną, dla której um, nastąpiła taka zmiana na świecie. Odpowiedź jest jasna, wszystko jest zrozumiałe i oczywiste. Związek Radziecki z końcem lat 80. zeszłego wieku osłabł a potem całkiem się rozwalił, dosłownie, razwalil się. Cały przebieg wydarzeń wtedy to dobra lekcja dla nas i dzisiaj. On w sposób przekonujący pokazał, że paraliż władzy, woli, to pierwszy krok do polnej degeneracji i zapomnienia. Warto nam było wtedy na jakiś czas stracić pewność siebie i wszystko. I w sensie. Wszystko. Balans sił na świecie okazał się naruszony. To jest ciekawe, ciekawe spostrzeżenie. Tutaj prawdopodobnie Władimir Putin także w polityce wewnętrznej kieruje się tą lekcją, według której Według niego wystarczyło na chwilę osłabić chwyt na gardłach własnych obywateli i ludów podbitych, żeby wszystko się rozsypało. Tym zdaniem, myślę, Władimir Putin obnażył w dużej mierze swoje polityczne motywacje, bo faktycznie to widzimy odpowiedzią na problemy dla Władimira Putina często jest. Umocnienie tego ścisku. To doprowadziło do tego, że poprzednie negocjacje, ustalenia faktycznie przestały działać. Nasze mm, ugawory, czyli nasze mm, próby przekonania i prośby nie pomagały. Wszystko, co nie pasuje hegemonowi, czytajmy Stanom Zjednoczonym, yy, Trzymają, hegemonowi, trzymającym władzę, ogłasza się jako archaiczne, przestarzałe i niepotrzebne. Inny odwrót. Wszystko, co wydaje im się korzystne, przedstawiane jest jako prawda w ostatniej instancji. Przepychany jest dowolną ceną, hamsko, wszystkimi środkami nie, niezgodnych łama, łamią na kolanie i tutaj znowu warto powiedzieć do pewnego stopnia sprawdzam. Faktycznie amerykańska kultura jest ekspansywna w tym sensie, że na przykład próbuje przekładać swoje kulturowe wzorce, swoje przekonania o tym, co jest dobre i złe, na przykład na temat różnorodności kulturowej, która akurat w Stanach Zjednoczonych jest ważnym tematem, a nie we wszystkich krajach jest tak samo istotna i tak samo drażliwa, oni to faktycznie przekładają i dzięki swojej potężnej maszynie kulturowej są w stanie to przekazywać do ludzi w innych krajach, czego Rosja kompletnie nie potrafi, ponieważ gospodarczo i kulturowo jej wpływ na świat jest wielokrotnie mniejszy od tego amerykańskiego. Natomiast jeśli mówimy o, tych, o tym łamaniu na kolanie wszystkich niezgodnych, to trzeba powiedzieć, że też po pierwsze rosyjskie filmy i seriale na przykład pojawiają się na Netflixie i można je oglądać, więc także te narzędzia amerykańskiej kultury potrafią być udostępniane Rosji. Po drugie, Możemy zaobserwować to łamanie na kolanie na przykład, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Ja bym wręcz powiedział, że Zachód, szeroko pojęty NATO, i myślę, że zgodzicie się Państwo w tej opinii ze mną, jest w gruncie rzeczy bardzo pobłażliwy dla zła. To, co się wydarzyło w roku 2014, zajęcie Krymu, tam obyło się bez dużej przemocy. I zajęcie republik, tak zwanych, tak zwanych Republik DNR i LNR, które wtedy nie były żadnymi republikami, tam już tej przemocy było więcej. To się przekształciło w zupełnie normalną wojnę z użyciem zupełnie normalnych bojowych środków i regularnej armii Federacji Rosyjskiej. I to spotkało się z bardzo pobłażliwym, delikatnym, niekonsekwentnym yy ruchem ze strony NATO. To NATO łamiące niezgodnych na kolanie pozwoliło Rosji zaatakować Gruzję. Wtedy to się skończyło rozmowami z prezydentem Francji. Być może jakimiś groźbami, których nie znamy. No niemniej jednak nie było to łamanie na kolanie. Nikt nie bombardował Moskwy w tamtym momencie. Moskwa przez dziesiątki lat mm, okazywała swoje niezadowolenie. Kłóciła się z Zachodem, krytykowała go, przy czym metodami zarówno dyplomatycznymi i zupełnie cywilizowanymi po prostu przedstawiając swoje zdanie, dyskutując w ONZ, dyskutując na poziomie dyplomacji, ale także metodami zupełnie niecywilizowanymi armią troli, finansowaniem ekstremistycznych lub też po prostu radykalnych grup politycznych, partii, organizacji, fundacji na całym świecie, także w Polsce, we Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, korumpując ogromne liczby polityków. Co za to spotkało Rosję? Nic. Nic. Świat ich finansował, kupując ich surowce energetyczne. Sprzedawał im technologie, budował u nich IKEA, McDonaldy, finansował im. I sprzedawał broń długi czas, technologie zbrojeniowe, komputery. Niemniej jednak widzimy tutaj, wróćmy do nie kłóćmy się przez chwilę z Władimirem Putinem, tylko jeszcze dajmy Rosji głos, bo kłócić się z nim można długo. Ogólnie składa się, tu znowu mówi Władimir Putin, wrażenie, że praktycznie wszędzie, we wszystkich regionach świata, gdzie Zachód przychodzi, Ustanawiać swoje porządki, w, w tego wynikach pozostają krwawe, niegojące się rany, wrzody międzynarodowego terroryzmu i ekstremizmu. Faktycznie, Władimir Putin w swojej przemowie 24 lutego wskazywał na Serbię, Syrię, Irak na Afganistan, chyba nie, ale możliwe, że na Afganistan pokazywał, że Stany Zjednoczone zachowują się jak właśnie światowy hegemon, który bierze ze świata to, co mu jest potrzebne, a pozostawia po sobie krwawe zgliszcza. Tu przepraszam, ale znowu muszę się trochę pokłócić z Władimirem Putinem. Tak wygląda dzisiaj, no 2018 niegojąca się rana i mm, jak on to nazwał, jazwa, czyli. Wrzut międzynarodowego terroryzmu, niegojąca się Rana Belgrad. Tutaj też mamy dane dotyczące śmierci osób cywilnych w czasie bombardowań Serbii, w czasie interwencji związanej z wojną domową. Na Bałkanach to nie była interwencja o tak, bo nam się Serbia nie podoba, tylko wynikała z wojny domowej na Bałkanach, celowo pokazuje dane na rosyjskiej Wikipedii, żeby pokazać dane przesadzone w stronę na korzyść Władimira Putina. Tutaj jest mowa o tak, według danych um, jugosłowiańskich 2500 poległych cywilów i 12,5 tysiąca rannych. Według danych NATO do 1500 zabitych cywilów według danych Human Rights Watch, do 528 cywilów. Nawet biorąc pod uwagę tę najwyższą liczbę, 2500 osób, która jest tragiczna, absolutnie i nie możemy tego w żaden sposób ani usprawiedliwiać, ani umniejszać tej tragedii, bo jest ona tragedią. Niemniej jednak, jeśli Władimir Putin powołuje się... Na tą tragedię, to należałoby się spodziewać, że tragedia, do której on osobiście prowadzi, jest mniejsza. Tymczasem jeszcze nie mamy pełnych danych, natomiast 2500 zabitych cywilów to będą, to już możemy powiedzieć jasno, wyniki, które sam Mariupol już przyćmi swoim ogromem katastrofy. Nie można matematycznie ważyć ludzkich tragedii. Niemniej jednak Władimir Putin powołując się na zło świata zachodniego, powołuje się m.in. właśnie na bombardowania Serbii, a już w tej chwili jest odpowiedzialny za jeszcze większe zło. Tak czy inaczej, widzimy tutaj dość wyraźnie w tej przemowie obrazę Władimira Putina globalną, obrazę na świat zachodni, na kraje NATO. I to jest bardzo wyraźne, także w kolejnych materiałach, które tutaj warto przytoczyć. Tutaj jest artykuł, a w zasadzie to, co z niego zostało. On się został opublikowany 26 lutego na portalu prorządowym kierowanym przez rosyjski rząd Ria Nowosti. Opublikował go Piotr Akopow i zatytułowany był Nastąpienie Rosji i Nowego Świata to jest artykuł, który został faktycznie opublikowany i szybko zdjęty z internetu dwa dni po rozpoczęciu inwazji. On raczej na pewno został przygotowany już wcześniej, to znaczy albo w dniu inwazji, albo dzień po jej rozpoczęciu, albo jeszcze przed jej rozpoczęciem i wyraźnie jego przedwczesna publikacja wskazuje na to, że on... Został przygotowany nie na podstawie realnych wydarzeń, ale na podstawie planów, jakie Federacja Rosyjska miała wobec tej operacji. Z całą pewnością treść tego artykułu jest on zbyt ważny, zbyt globalne tematy porusza, żeby można było mówić o tym, żeby była to jakaś dziennikarska samowola. On się zaczyna, ten artykuł, od Rosja. Odtwarza swoją historyczną całość, zbierając rosyjski świat, rosyjskie narody razem w, w całej swojej pełni, wielkorusów, wielkorusów po prostu, czyli etnicznych Rosjan, białorusów i małorosów, malarosy, małorusini, czyli Ukraińców. Zostało to, co się wydarzyło w 1991 roku, nazwane zwichnięciem historii. I napisano, nowy świat rodzi się na naszych oczach. Wojskowa, wojenna operacja Rosji na Ukrainie otworzyła, rozpoczęła nową epokę. Przy czym od razu w trzech wymiarach, i oczywiście w czwartym, wewnątrz rosyjskim. Tutaj zaczyna się nowy okres i w ideologii i w samym modelu naszego socjalno-ekonomicznego układu, ale o tym warto porozmawiać osobno trochę później. Tu napisano wprost: Ukraina wróciła do Rosji, to nie znaczy, że będzie likwidowana jej państwowość, ale ona będzie przebudowana. Tutaj użyto takiego skomplikowanego słowa: postawiona na nowo, ustanowiona na nowo, pierwiastcierzdiona. Ustanowiona na nowo i wrócona, powrócona do swojego naturalnego stanu części rosyjskiego świata. Dlatego, że budowa nowego światowego porządku, i to jest trzeci wymiar obecnych wydarzeń, przyspiesza i jego kontury stają się coraz bardziej wyraźne. Przekraczamy ponad rozpełzającą się globalizacją po angielsku. Wielobiegunowy świat w końcu stał się prawdą. Tu widzimy bardzo wyraźnie, zresztą tam było także parę innych wyraźnych cytatów, była mowa na przykład o tym, że Europie wydawało się i Zachodowi, że są dość silne, żeby utrzymać Ukrainę u siebie. Niemniej jednak tu już możemy dodać dwa do dwóch. Widzimy Władimira Putina, który otwarcie, otwarcie mówi, że przez to, że Związek Radziecki stał się słaby to jego rywale poczuli się silni i zaczęli dyktować światu swoją wolę w sposób monopolistyczny. Tu z kolei widzimy, że w momencie, w którym zakładali, że Ukraina zostanie wyrwana Zachodowi w dwa dni, to pisali o tym, że kończy się era globalizacji po anglosaskiemu i zaczyna się nowy wielobiegunowy świat. To jest bardzo czytelne, przy czym Władimir Putin tutaj później, już 12 kwietnia na kosmodromie nastocznym, czyli wschodni, miał ogłosić, że właśnie następuje przełamanie, złamanie, zniszczenie jednobiegunowego świata, czyli monopolu Stanów Zjednoczonych na władzę i on tutaj mówił, główny jest nawet nie to, co się dzieje w Ukrainie, nie tragiczne wydarzenia, on tak to ujął, zachodzące, odbywające się na Donbasie i w Ukrainie. O, ciekawe, Władimir Putin powiedział w Ukrainie. To rzadko tak, ale jest tutaj napisane: na Donbasie i w Ukrainie. Wiele się mówi o tym, że Stany Zjednoczone gotowe są walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca, i tam mówią i tutaj mówią, tak naprawdę tak właśnie jest. To jest kwintesencja zachodzących wydarzeń. Czyli Władimir Putin wprost nam mówi kwintesencją wydarzeń według niego jest walka Stanów Zjednoczonych przeciwko Rosji do ostatniego Ukraińca, co ma oczywiście podkreślić, jak bardzo cyniczne są Stany Zjednoczone. Znowu więc widzimy tutaj podkreślenie tego, o co Rosja walczy o można powiedzieć, miejsce w panteonie mocarstw globalnych. Tu jest jeszcze wywiad z Nikolajem Patruszewem. Miałem o nim osobny odcinek. To jest człowiek, który był zastępcą dyrektora FSB w czasach, kiedy Władimir Putin był dyrektorem FSB. Przy czym, to jest ważne, Władimir Putin, kiedy został szefem FSB w latach 90. przez około 10, niecałe 10 lat, zajmował się już... Generalnie polityką, był urzędnikiem i nie był w KGB, już i FSB od tych 10 lat, od upadku Związku Radzieckiego, a wcześniej nie pełnił tam żadnych ważnych funkcji, tymczasem Patruszew był od dziesiątek lat ciągle w tych strukturach i po upadku Związku Radzieckiego dalej, więc kiedy przyszedł w zasadzie już polityk z jakimś doświadczeniem w służbach, to um, Patruszew mógł być rodzajem jego mentora, doradcy przewodnika po bieżących wydarzeniach i mógł mieć tam duże znaczenie. I o tym świadczy także to, że kiedy Putin został premierem, a potem prezydentem, Patruszew został szefem FSB. Z tego stanowiska zrzucił go dopiero Miedwiediew w czasie swojej kadencji prezydenckiej. I od tego czasu Patruszew jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, czyli takiego organu, który no nie jest do końca zgodnie z prawem, ale takim biurem politycznym, wewnętrznym kręgiem Władimira Putina podejmującym jakieś decyzje. Co Nikolaj Patruszew 26 kwietnia miał do powiedzenia na temat tego konfliktu? Tragiczne scenariusze światowych kryzysów, tak w przeszłych latach, tak i dzisiaj, są narzucane przez Waszyngton w jego dążeniu do wzmocnienia swojej hegemonii. Sprzeciwianie się upadkowi jednobiegunowego świata, czyli to jest połączone, tak? Waszyngton stara się. Powstrzymać upadek jednobiegunowego świata, i dlatego narzuca światu kryzysem. Stany Zjednoczone robią wszystko, dlatego, żeby inne centra wielobiegunowego świata, nawet głowy nie śmiały podnieść, a nasz kraj nie tylko śmiał, a jeszcze tak, żeby wszyscy usłyszeli, ogłosił, że nie będzie grać zgodnie z ustalonymi regułami. Tutaj znowu mogę się pokłócić z panem Patruszewym. Faktycznie, faktycznie Rosja ogłosiła tak, żeby wszyscy słyszeli, zresztą wielokrotnie przez lata, że nie będzie grać według tych reguł. To było dość jasne. Od no, minimum 2014 roku, a może nawet od 2007, czyli od słynnej putinowskiej przemowy w Monachium. Mimo to... Nikt tym butem do błota Rosji nie docisnął, wszyscy z nią handlowali, sprzedawali jej technologię. A nawet jak Rosja dokonywała rzeczy, które w Europie nie wydarzały się od pokoleń, czyli pełnoprawnej aneksji cudzego terytorium, to nikt im nie zrzucił na nich nawet jednej bomby. I jedyne co NATO robiło, to szkoliło Ukrainę i debatowało przez lata, czy dostarczać jej zabójczą broń, czy tylko kaski i kamizelki, a kiedy już zaczęli ją dostarczać, to broń, która słabo nadaje się do nacierania na Moskwę. No niemniej jednak takie tutaj poglądy padają. Ten wywiad jest długi i ja osobiście stoję na stanowisku, że właśnie Nikolaj Patruszew jest tym epicentrum, Światowych teorii spiskowych i putinowskiej ideologii. Tutaj to jest szalenie ciekawy, szalenie ciekawy wywiad. Tutaj można znaleźć przeróżne informacje od tego, że anglosasi mordowali Indian, przez to, że IBM współpracował z Hitlerem. Niemniej jednak, jest to taka gigantyczna krytyka świata zachodniego, świata jednobiegunowego, w którym Stany Zjednoczone decydują o wszystkim. Więc tutaj widzimy już bardzo wyraźnie. Ta wojna w Ukrainie dla kierownictwa Federacji Rosyjskiej jest wojną o miejsce w gronie światowych mocarstw, o możliwość podejmowania decyzji, o przełamanie monopolu Stanów Zjednoczonych na świecie, które faktycznie w tej chwili, oczywiście pamiętamy o rosnącej roli Chin, ale ona jest póki co rosnąca, to jest. Yy, Państwo, które ma ogromne ambicje i ogromne możliwości, natomiast jeszcze nie osiągnęło takiej pozycji jak Stany Zjednoczone globalnie, być może to się zmieni w najbliższych dziesięcioleciach. Niemniej jednak faktycznie mamy jednego światowego hegemona, który ma największe możliwości, by narzucać swoją wolę. Trudno powiedzieć, żeby faktycznie ta wola była narzucana ze stuprocentową skutecznością bo tak do końca nie jest. Choćby przez lata pojawiały się kłótnie, na przykład z Niemcami o Nord Stream 2. Dopiero wojna w Ukrainie doprowadziła do jakiegoś ostatecznego rozwiązania tej sprawy, bo Niemcy długo były w stanie się z, z, ze Stanami Zjednoczonymi wykłócać na ten temat. Nie jest to jedyny przypadek, kiedy Stany Zjednoczone nie narzucają swojej woli w sposób stuprocentowo skuteczny. Niemniej jednak faktycznie robią to i Rosji się to faktycznie nie podoba. No tu powiem rzecz absolutnie straszną i przerażającą do pewnego stopnia, bo tu się zgadzam, że monopol różnego typu na, na przykład na władzę nie jest zjawiskiem pozytywnym i byłoby dobrze, gdyby dla Stanów Zjednoczonych istniała na świecie przeciwwaga, tylko nie taka. Nie tak. Gdyby Rosja także, tak jak Stany Zjednoczone, stanowiła 20% światowej gospodarki, tworząc nowoczesne firmy, technologie, rozwiązania, które świat chciałby kupować, gdyby kręciła hitowe seriale, nagrywała super piosenki, które wszyscy chcą słuchać, gdyby wszyscy chcieli wyjechać do Rosji i przejechać ją wzdłuż i wszędzie kolejami, tak jak cały świat chce przejechać się Route 66 samochodem, tak wynajętym kabrioletem, Gdyby to wszystko tak wyglądało, super. Ameryka ma swoją demokrację, którą stara się propagować na świecie. Jeśli Rosja byłaby w stanie wymyślić swój system polityczno-społeczny, który byłby przyciągający dla ludzi, atrakcyjny, klaskałbym na stojąco. Nie dlatego, że chciałbym akurat ten system, wtedy mógłbym po prostu spojrzeć. Demokracja po amerykańsku, demokracja po europejsku. System jednopartyjny po chińsku, czy jakiś nowy system rosyjski, i sobie moglibyśmy wtedy wybrać coś z tego talerza. Cudowna sytuacja. No niemniej jednak, Rosja, która stanowi mniej niż 5% światowej gospodarki i której kultura nie jest przyciągająca dla świata, która nie ma nic światu do zaoferowania oprócz wspominania czasów radzieckich. Tutaj Patruszew opowiadał na przykład o tym, jak Rosja uratowała Europę od Napoleona. To jest dyskusyjna kwestia, czy Napoleon był aż tak zły i krwawy. No, niemniej jednak oni po prostu nie mają w tym świecie nic atrakcyjnego do zaoferowania, a bardzo by chcieli. Więc ostatecznie można zrozumieć, po co jest ta wojna, co oni tak naprawdę chcieli osiągnąć. Chcieli faktycznie, to się wydaje, że w ciągu kolejnych tygodni i w ciągu poprzednich lat było powtarzane tak często, że możemy stwierdzić, że to nie jest zasłona dymna, tylko faktyczne motywy kierownictwa politycznego Federacji Rosyjskiej. Możemy stwierdzić, że wiemy, czego oni chcieli, natomiast na pewno nie możemy się zgodzić z ich metodami, które okazały się tragiczne i które okazały się ostatnim, mam nadzieję, gwoździem do trumny tych ludzi. Dziękuję pięknie za uwagę.